Możemy Lexi. Hi guys, witajcie na moim kanale, na W ogóle pierwsze pytanie mam. Po pierwsze. Kto kurwa zrobił taką miniaturkę do chuja? Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Za miniaturka pierdolona. To kurwa pięciolatek by zrobił lepszą. Germany. Niemcy. Kto to, co to kurwa jest? Co to w ogóle, co to kurwa jest? Nie bardziej, już miniaturka sama w kurwia. Jak można zrobić takie gówno w ogóle? Nie wiem. Dobra. Wyłączyła dislajki i lajki. XD. Dobra. Zobaczmy, kurwa. Zobaczmy. Hi guys, witajcie na moim kanale, nazywam się Lexi i w dzisiejszym odcinku szukamy dziewczyny dla mojego brata. Okej, to jest mój młodszy brat Tony. I Tony, jaki jest twój typ dziewczyny? Ja lubię brunetki. Mm-hmm. I też, żeby nie była za wysoka. No taka zadbana. Ostatnio mi się wyświetliło na Twitterze, że ten, że osiemnastkę wbił w wiekowo. 18 level i na Instastory wrzucił, jak Kielona wali. Kurwa, kazała mi w pańcie zrobić to. Okej, okay. Dobra, to wybaczam, Alan. Na dobrze się ubiera, śmieszna, ładny uśmiech. A big bunda. Dobra, co witam. Kurwa gada. Z tej strony Tony Chaplin i dzisiaj będziemy wybierać mi dziewczynę. Proszę, przedstawcie się po kolei. Jestem Bianka, mam 18 lat, jestem z Warszawy. Dobra, jak oceniacie dół pierwszej tej niewiasty? Jakaś suknia. Chuj wie. Albo jakaś spódnica taka. Ale chyba taka sukienka prędzej. Prawy i mam korzenie nigeryjsko-polskie. Kurwica! A co ona? Ona jest pierdolnięta, o co chodzi? Czemu ona się tak podjarała? Co? Ej, chwila, o co chodzi? Mam korzenie nigeryjsko-polskie. Co? O co chodzi? No jest nienormalne, nie? Tak szczerze. Hejka, jestem Daria, jestem z Ciechanowa. Druga? No takie chyba ten. Takie, rozumiesz, jak Boże słowo zapomniałem, takie kurwa zwyczajne, nie? Właśnie nie wiem, o co chodzi z trójką, też zwróciłem uwagę. Jestem wysoka. Jesteś wysoka? Tak. No już chuj. Jestem Jurika, mam 18 lat, mam korzenie... A nie, to ona jest. Ojeju. To chyba, to nie wróżę jej wygranej niestety. Angola i Polska i mieszkam w Gdańsku. Jestem Basia, mam 19 lat, ale dopiero od pół roku. Mieszkam w Krakowie, bo tam studiuję. Okay. Hejka, też jestem Basia, mam 18 lat. Ogólnie to śpiewam, ale nie robię tego jakoś zawodowo. To mi powiedz, okay. Basia, czy szukasz kochasia? Basia, czy słuchasz kochasia? Co wie, Basia, żadna się nie odezwała! Nazywam się... Już za późno. Oksana, mam 20 lat, na co dzień studiuję w Warszawie kierunek filologię romańską, chociaż pochodzę z Kielc. Okej, dzięki, super. Dobra, teraz... Dobra, kogoś byście wypierdolili? No chyba trójkę. Będziemy oceniać buty. Widzę tutaj z przodu u pani numer 1 są kampusy. Kurwa, ja nawet nie wiedziałem. Ja nie wiem. Ja nawet nie znam nazw tych butów do chuja. Lecimy dobrze, 10. Dobra, może w sumie przesadzam, 10 może nie. Ale żadna nie ma żadna nie ma tych pant, kurwa, jebanych. To jest plus. Bo te kurwa panty, to ja nie wiem, może to jest druga dziewczyna je ma. Czekaj, to są Adidas? Nie wiem. Są Adidas Panda, czy to Nike są? Ja nie znam się. Nie takie. O takie, kurwa.
O nie, o te mi chodzi do chuja. O te mi kurwa chodzi. Nie, pokażę. Bo, no. To jakbym te zobaczył, to bym wyjebał. A nie ma żadna ich. Teraz kampusy NPC strasznie, każdy je ma kurwa? Aha, to chyba tak. Ale ja też mam kampusy. Spytaj, jaki rozmiar ona ma. Jaki masz rozmiar buta? 42. Ło kurwa, to duży. Kurwa, jakie syry jebane. Okej, okay, jest git. Portret? Czemu portret? Następna pani tutaj, dobra, też siedzą, tutaj będą... No takie trampeki. Tutaj będzie 7, dalej lecimy. Tutaj będzie niestety, ale to 5. No buty na robotę. Jak śmiesz. Tutaj znowu kompusy, o dokładnie ta sama kolorystyka. Mówię trochę bardziej... Jak dokładnie ta sama kolorystyka? Jak są kurwa czarno-biała, tam to miała całe czarne do chuja, to jak ta sama kolorystyka? Są różne. Możemy zbić piątkę. Aha, że takie co on ma. Ona chciała... O, kiss! Kampus kiss! Dobra, następne kampusy tutaj znowu. Aha, ja pierdolę, i 3 osoby mają kampusy do chuja? Dobra. Wtedy będzie 8. I ostatnie są Air Force'y. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tutaj będzie... Dobra, wszystkie kampusy ich wypierdoli. Też 7. Dobra, zapytaj wszystkich dziewczyn, kiedy ostatni raz byłeś w związku? Kiedy ostatnim razem byliście w związku? Ja nigdy nie byłam. O, proszę. Okay. Ja 5 roku temu. Kurwa, w stanie deweloperskim jest. Pierwsza. Ja nigdy nie byłam. Ja pierdolę. Byłam. Okej. Okay. Ja 5 roku temu. No to ja byłam tak z 4 miesiące temu ostatni raz. O siema Sajko w ogóle, witam. Ja 20 godzin temu, co ty gadasz? I co, już nie jesteś? Co ty mówisz? Która według was będzie najładniejsza? Kurwa, nie wiem. Mi się wydaje, że ta może być. A bo ta przedostatnia może. Ja byłam tak z 4 miesiące bez temu. Bez przeglądu to minus? Ostatni raz w związku. Okej. Okay. Ja nie byłam nigdy w związku. Ej, dobra, ona jest nienormalna. Nie byłam nigdy w związku. O co chodzi? O co kurwa chodzi? Jakby, co to kurwa? Jakby, w jakiej sytuacji życiowej masz taką kurwa reakcję na cokolwiek? Co to kurwa znaczy? Ja byłam ostatnio... Serio dziwnie zachowuję. Czemu ja nie mogę być w takim odcinku Fausty? Nieraz 5 roku temu. Nie wiem, trzeba było się zgłaszać, jak były okazje. To był mój pierwszy związek. Ja byłam w związku ponad 2 tygodnie. Dobra, to i zapytaj, jak często chodzą na imprezy. Dobra, teraz jest kolejne pytanie. Jak często chodzicie do klubów? No, nie... Impreza, kluby to przecież co innego do chuja jest. A związek zrób co się liczy? No kurwa, nie wiem. Nie chodzę często. Nie wiem, jak mam to określić. Ile razy? No nie wiem, tak 2 razy w miesiącu chyba. Ja pierdolę, 2 razy w miesiącu do klubu. Ja nigdy nie rozumiałem, jak można do klubu wchodzić, tak szczerze, nie? A to może przez mój charakter. Ja zawsze wolałem, jak impreza miała być, to wiesz, w takim kameralnym gronie, z takimi najbliższymi znajomymi i chuj, nie? A nie jakieś kluby zajebane. Nie rozumiem. No to w sumie nie aż tak... Dobra, przechodzimy dalej. Nie aż tak często? 2 razy w miesiącu na kluby kurwa łazić? No nie wiem, dla mnie to często. Ale ja jestem może trochę jebnięty. Przechodzimy dalej. A z kolegą się liczy? Tak. Ja chodzę do klubu osób zdiagnozowaną z depresją. Co ty gadasz? No to zależy, kto gra tak naprawdę, ale głównie no to tak raz na 3 miesiące może się zdarzy. Okej. No to u mnie to wygląda tak, że wtedy, kiedy znajomi mnie wyciągną po prostu, bo tak to ja wolę spędzać czas po prostu w jakiś inny sposób niż klubowanie, ale raz na jakiś czas się zdarzy, że po prostu pójdę sobie, wyjdę gdzieś. Czyli może... Ja wygrę Copa America według ciebie? Kolumbia albo Argentyna?
Żeby, czyli może być co 3 tygodnie? Co 3 dni? No, co 3 dni nie, po prostu muszę mieć na to ochotę. Muszę dobra, niestety ona wypierdala, nie? Ja już widzę po reakcjach tego Toniego, kurwa, że on ją wyjebie. Chodzę na klubowania. Ja chodzę na kluby, jak jest jakiś fajny event i szczerze zdarza się to, nie wiem, tak raz na 3 tygodnie biura. I w sumie teraz też zdałam sesję, dlatego przyznam, że byłam częściej, ale uważam, że mi się należało. Dobra, ja bym ją wyjebał, tak szczerze. Ja bym ją wyjebał. Że byłam częściej, ale uważam, że mi się należało. Ja ogólnie bardziej preferuję domówki i ani razu jeszcze nie byłam na klubach. Dobra, ona i ta z tymi białymi butami, to są dwie te faworytki, kurwa, według mnie. Nasz to się wyjebanie z odcinka. Nie, ale... te wakacje. O, to chyba my byśmy się dogadali. Tak? Też nie lubisz? Nie, lubię domówki, o to mi chodzi o, też. O, no, domówki są... O, no to widzisz. Lepsze jest bardziej znajome grono i moim zdaniem, no, to jest trochę lepiej niż z obcymi. Dobra, lecimy dalej. Bardzo rzadko. Ja na przykład w tym roku byłam tylko raz w klubie, ale no właśnie wszystko zależy od wydarzenia i w sumie osób, z którymi miałabym iść. Okej. Okay. Proszę, bo ja założę czapkę, bo mnie... Zauważyłem, że jak, kurwa, mam słuchawki i nie mam czapki, to mnie łeb zaczyna boleć. Od tej kurwa na górze, tego. Dobra. Teraz będą eliminacje. Ja nigdy nie... Jak nigdy nie byłem, to git. Ja byłem... w klubie... raz. Bo był koncert Chivasa. I to tylko... tylko raz byłem. Ja robię domówki, ale nie u mnie. No mi się tak składa, że zawsze jak ktoś coś organizuje, to ja. Znaczy ostatnio rzadko. No dobra, 15 kurwa, jeden chuj. Toni, pokaż palce, która ci najmniej siedzi. Co to są za palce? O, to są 4, co? No 3 kurwa, ona jest rozjebana jakaś? Przecież pokazuje 3 kurwa. Co tak? No 3, no 3, no kurwa, o co chodzi? No 3. No ja dalej nie wiem! Dobra, powiedz coś i powiedz, że... Co? Czy pokazywał 3? O co chodzi, kurwa? Ona nać pana była na tym odcinku, jak chuj, bo ona jest, jakoś dziwnie się zachowuje. Dwuja odpada. Dobra, niestety, ale pani numer 2 została wylosowana, więc dzisiaj podziękujemy tobie. Co? Jak ją ma? Ej, co? No ja dalej nie wiem! Dobra, powiedz coś i powiedz, że dwuja odpada. Dobra, niestety. Ej, o co chodzi? Przecież pokazał, że trójka mu nie pasuje. To czemu Lexi ma... To czemu Lexi wybrała, że dwójka odpada? Co? Ty, ale pani numer 2 została wylosowana, więc dzisiaj podziękujemy tobie. Hej. Oh, she pretty. Zapytaj coś ją. Jak masz na imię w ogóle? Daria. Nie wiem, o co chodzi. Tak. Daria, okej. Okay. A ile masz lat? 18. 18, a to ja też. Czyli jesteś 06? Tak. O, okej. Okay. No, więc czy co? Zapytaj się jej, czy ty się jej podobasz. Miałem zapytać, czy ja się tobie podobam. Jakbyś był... Nie no, on w ogóle wygląda jakby miał kurwa 15 lat, tak szczerze, nie? Nie ma chuja, że on się jej podoba, w sensie... Bo on naprawdę wygląda, on wygląda jak dzieciak. Jeszcze jak tak. Jakby był wyższy, tak, tak. sobie myślałem. Dobrze. Bardzo dziękuję, że przyjechałeś. Shake her hand. Dziękuję. Okej. No cóż, wyszło jak wyszło. Pierwsi są ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi. Okej, i teraz wymień swoje wady. Dobra, dwie wady. Dobra, teraz bym was prosił, żebyście wymienili dwie swoje wady. Moja wada to... Chyba sobie... Ty, ale on sobie wybiera dziewczynę, kurwa, czy Lexi wybiera sobie, kurwa, koleżankę, bo ja nie rozumiem. Późnianie. No jestem też szczera do bólu. Ile masz wzrostu? Że ja? 1,79 m. Powiedz, że chcesz sprawdzić, czy ona faktycznie jest czarna. I zapytają jakieś pytanie, że only black people know, ale co to jest za pytanie, to ja nie wiem już. Pani numer jeden, czy ty wolisz KFC czy McDonald's? Wolę McDonalda. McDonald? Mm. Ty chyba kłamiesz tym pochodzeniem. Co?
Co się dzieje do chuja? O co kurwa chodzi w tym filmie? O co chodzi? Co ma kurwa ten do chuja? Co ma jedno do drugiego, kurwa? Co to kurwa jest? Ty, pa, włosów nie mam, pojebane. Zjebane mam te włosy w pizdę, pierdolone. Od tego. Kiedy zawsze zauważyłeś przed chwilą, ale zdjąłem, bo mi gorąco jednak. No patrz, no słuchaj. Czarna. Czera do bólu. Powiedz, że chcesz sprawdzić, czy ona faktycznie jest czarna. I zapytaj ją jakieś pytanie, że only black people know, ale co to jest za pytanie, to ja nie wiem już. Pani numer jeden, czy ty wolisz KFC czy McDonald's? Wolę McDonalda. McDonald's? Ty chyba kłamiesz tym pochodzeniem. No i o co kurwa chodzi? No i teraz mam pytanie, czy to nie jest rasistowskie, kurwa? W sensie, bo to taki dziwny vibe, kurwa, ma. Nie wiem, o co chodzi. Na pewno wolisz McDonald's? Tak. Dobra, wtedy lecimy dalej. Tak tylko powiem, że ja przynajmniej nie kłamię z pochodzeniem, bo dzisiaj akurat jadłam KFC, więc się zgadza. Ale nie chodzi o ten, że masz mieć dwie wady. No wiem, ale tak tylko... Ale o co kurwa chodzi? No, dobra, moje wady to... A ty jesteś czarna? Tak. Tak? Tak, przecież mówiłam, że jestem z Angolii. To ile tu jest ciemnych osób? Dwie. No. Dwie? Dwie. No. Okej, to teraz jestem zszokowany już. A my jesteśmy spokrewnieni może? Dobra, przepraszam, że przerwałem, proszę. Dobra, druga wada to w sumie... Kurde, szczerze mówiąc... Kiedy idziemy na gay party, ja mam codziennie gay party. Nie wiem. Wydaje mi się, że... Nie mogę... Nie wiem. Lecimy teraz dalej. Dobra, no to moja pierwsza wada jest to rzecz, której ja też w sobie nie lubię, czyli ja... Po prostu mam mega duży problem z podejmowaniem decyzji. Ja idąc do sklepu, żeby kupić sobie chipsy, po prostu wybieram ten smak przez pół godziny i nie potrafię zdecydować się na jedno, nie potrafię sama wybrać, więc muszę... O kurwa, no ja mówię, ona jest do wypierdolenia. Chodzić do sklepu z jedną osobą. A druga wada, powiem tak, niektórzy na to narzekają, ale ja uważam, że jest to fajne i zdrowe z mojej strony, ale ja chodzę serio wcześnie spać. Chodzę na przykład o 22, jak jest na przykład... Jak jest podczas... No, serio, jak jest semestr i wtedy się uczę, no to naprawdę potrafię pójść w tygodniu spać o 22 i jestem wyspana, wstaję rano, mam cały dzień, żeby coś zrobić. Niektórzy uważają... A to jest wada? Ja nie wiem, o co chodzi. Czemu to jest wada? Z jakiego powodu to jest wada, kurwa? Bo ja nie ogarniam. To za wadę? Że umiesz, kurwa, zadbać o swój sen, to jest, kurwa, wada, bo ja nie czaję. Dla mnie to jest super. Dobra, to moja pierwsza wada... Czy miała wadę powiedzieć, a powiedziała, że dla mnie to jest super. Jakie masz wady, Simeon? Kurwa, długo zajmuje mi, żeby się za coś zabrać bardzo. Ale jak już się zabiorę, to robię, kurwa, zazwyczaj od razu. Oj, gruby to drugie, no to prawda. Ale to się z pierwszym wiąże. To jest taka, że jestem zupełnie niezorganizowana. Zawsze wszystko odkładam na ostatni moment. Chciałabym nad tym pracować. A druga, no to za szybko ufam ludziom. Okej, okay, dobra. No to moja pierwsza wada też w sumie się tak trochę nawiązuje do tej dezorganizacji, ponieważ mam mega problem z wstawaniem rano. A druga, w sumie dość niezdrowa, to jest takie porównywanie się do innych ciągle. A w sumie tak nie powinno być, każdy jest z sobą, więc w sumie to tak, no nie fajna wada. Fajnie, że kurwa mikrofon dali. Ja też tak mam mikrofon. Ej, czemu my jesteśmy dalej na butach? Widzowie, jak coś tutaj spieprzyliśmy, miało podjechać na spodnie. Dobra. Ona nawet nie umie, kurwa, odcinka własnego zrobić. Ona własnego, kurwa, odcinka. To jest najprostszy, kurwa, format pierdolony do zrobienia. Zadajesz pytanie lub dwa, leci, kurwa, zasłona w górę. Nawet to spierdoliła. Kiedy będziesz miał zestaw McDonald's? Kurwa, nie wiem.
Nie lubię McDonalda. Nie lubię McDonalda. Teraz widać spodnie, więc ja szybko je teraz ocenię. Najbardziej w moim stylu, ja bym powiedział albo pani numer jeden. W ogóle chwila, bo to tak chujowo widać trochę. Nie, no dobra, ona wygląda jakby była kowbojem, kurwa, albo na robotę szła. Albo pani numer... Łoj, czekaj, może jednak nie. Właśnie, bo to więcej widać. A to mówiłem, że to spódnica taka. No i tu trochę lepiej, pa. I odsłoniło spodnie i górę kawałek. Jest, kurwa, ona już lepiej jest. Rozumiesz? I numer 6. Who the fuck is 6? Tam jest 5 osób! Nie, bo on pani liczy. Numer 2 została. Dobra, ten. Liczymy jakby już było to nic. Ty, on dobrze gada, ziomek, kurwa. No bo tak się zazwyczaj jest, że numerki jakby się nie zmieniają, a ona kurwa krzyczy, że... Ja nie wiem, ona jest rozjebana. Ona naprawdę się, kurwa, dziwnie się zachowuje, tak szczerze. Czyli albo pani numer 1, albo pani numer 5. Najbardziej w moim stylu. Tak myślałam, tak myślałam. Toni, powiedz, weź tam jakiś wstęp zrób, że zakochałeś się już, ale numer 5 musi odpaść. Przejdziemy. Ona chyba... Nie rozumie? Na czym polega... na czym polega ten format? Nie rozumiem. A co na tym polega, że to... Ale to co? Ale to przecież nie ma sensu w takim razie. To nie ma ani trochę sensu, to po chuj on te pytania zadaje. W sensie, czemu ona szuka, czemu one szukają mu? To jakby, czy to oczywiste jest, że jak ona wybierze, no ona nie wybierze tego, co jej się, co mu się podoba. Powodzenia, pingwin. Dlaczego Lexi kurwą jest? Idziemy do następnej eliminacji i niestety, ale to pani numer 5 została wylosowana. Wylosowana, to nie weź, to jest... Wybrana! Wybrana! Siema. Siema. No i kurwa, patrz jaka ładna jebana. I o ta, i ta kurwa Lexi wyjebała, no rozumiesz? Nie wiem, fajna jest. Ej, weźcie. Jak masz na imię, Roxana? Roxana, ile masz lat? 20. O kurde, coś jest... Jesteś starszy ode mnie. Pewnie jest najładniejsza ze wszystkich, kurwa. A ją wyjebała, a ja mówiłem, że ona... faworytką, kurwa, jest. Ja pierdolę. Zezdrosna? Starość, nie wiem. No ona na 100% jest najładniejsza ze wszystkich, tak uważam. W sensie, ja jeszcze nie widziałem reszty, a na 100% tak będzie. Przynajmniej spodnie miałam fajne. Bizu! Dobra, kolejny etap odsłaniamy do szyi. Tej nie widać, kto jest cały czas z dołu. Jakim cudem? Numer jeden. Dzięki za suba i ladyn. Dzięki piękne. Ale kurwa odsłonili, faktycznie w chuj odsłonili, no. Dzięki za czwarty miesiąc, Iladyn. Podkreślenie. Wybacz Lexy. Plus jeden. Cały czas ona naćpana, kurwa, to nagrywa. Numer jeden. Teraz już widać prawie całe nasze dziewczyny tutaj, ale tutaj widać, że dwie dziewczyny. Ale dużo pieniążków ci zarobiłeś. Ja jestem ciekawy, za ile miesięcy będę mógł w końcu wypłacić jakieś pieniądze z tego Twitcha. Czekaj, zobaczmy. Bo próg wypłaty to jest $50. To jakiś zjeb gada mi. No, połowa jest. Ale to i tak dużo. Kurwa. Może ona sobie szuka chłopaka, ten brat to przytrywka. A tu nie ma mężczyzn. Aha, dziewczyny. Okay.
Tak, to jest ten, no to ten brat. To taka... On się wydaje kurwa normalniejszy, dużo kurwa w porównaniu do tej Lexi pierdolonej. Ta Lexi naprawdę się, strasznie dziwnie się zachowuje w tym filmie, mega dziwnie się zachowuje. Saka, że tylko do biodr są, a u innych do szyi. Dobra, i zapytaj, czy mają jakiś talent. Ale masz bez kitu, pierdolona jaka wysoka jest do chuja, ty. Bez kitu. Saka, że tylko do biodr są, a u innych do szyi. Dobra, i zapytaj, czy mają jakiś talent. Macie jakieś talenty? Ja umiem śpiewać i gotować. A zaśpiewasz nam coś? A dobra, kogo mielibyście po tym? Kogo mielibyście wyjebać? Kogo wyjebalibyście? Widząc to, kogo byście wyjebali? Dwójkę? Ja bym trójkę chyba. Da się Lexi? Niestety się nie da. Niestety. Ja też właśnie trójkę, no. Są. A u innych do szyi. Dobra, i zapytaj, czy mają jakiś talent. Macie jakieś talenty? Ja umiem śpiewać i gotować. A zaśpiewasz nam coś? O matko. A może nie? A może tak? Jeszcze pani numer 4 umie śpiewać. Uuu, ale ją wsypała. Uuu. Powiedz, że robimy sing battle. Nie rozumiem też napisów w tym filmie. Przez pół filmu nie ma napisów prawie. Tutaj jest nagle napis, ale ją wsypała. Ja wsypała. I później znowu nie ma. Na chuj ten napis był. Powiedz, że robimy sing battle. I to znowu nie ma. Zrobicie taką szybką walkę. Zapytajcie, ktoś jeszcze potrafi śpiewać i zrobimy cały... No nie wiem, może potem, może... Ale może właśnie przez to zostaniesz na koniec. Nie, powiedz teraz. Śpiewaj. The reason I hold on. No, to is I need this hold on. Not really sure how to feel about it. Ładnie śpiewa. Something in the way you move. Dziękuję. Brawo. Ładnie śpiewa. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. A pani numer jeden teraz się od... Druga baba to kto? Skąd ma wiedzieć, kto to kurwa jest? Uważaj. Lina Sex. Mogę zaśpiewać, ale z panią numer 4. To jest mój warunek. A co? No to dawaj, zacznij, no. Beautiful sea, I choose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You will shoot the star I see. I should love ecstasy. Ona jest naćpana, naprawdę, ona jest naćpana. Ja nawet się jej na ryj nie patrzę, bo mnie wkurwia. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Woohoo! Zapytaj, czy ktoś jeszcze śpiewa. Brawo, brawo. A kto to obok Lexi? Klon jej. A ktoś może rapuje tutaj? Sklonowała się. Bo tutaj są w końcu ciemniejsi ludzie. Nie, ale nie wszystkie powiedziały swoje talenty, tylko numer jeden. No, talenty to oni dalej. Dobra, teraz lecimy dalej z tymi talentami, pani numer dwa. No, to u mnie to wygląda tak, że nie mam w sumie takich żadnych talentów, mam po prostu zainteresowania. A takich talentów, żebym potrafiła śpiewać, nie wiem, cudownie tańczyć. Lubisz śpiewać? Nie, rapować nie, też dobra. Nie potrafię. Żebym potrafiła śpiewać, cudownie tańczyć czy coś, no to no nie mam takich. Kurwa, ja też jakbym miał powiedzieć, że mam jakiś talent, to nie wiem, chyba nie wiem. Ich jakichś super talentów, nie mam żadnych chyba. Okej, okay, dobra. Pani numer 3? No to ja powiem podobnie do koleżanki, że nie uważam, żeby cokolwiek z tego było moim talentem, a bardziej zainteresowania. Kiedyś tańczyłam, taniec gimnastyczny, grałam też w piłkę nożną. Ogólnie zawsze interesowałam... O kurwa, w piłę nożną napierdalała? Ty, no to dostaję punkcik. Zajmowałam się sportem, ale czy do czegokolwiek z tego miałam talent? Nie umiem tego sama określić, myślę, że to ktoś powinien mi to powiedzieć. Potraficie tańczyć? No ja tańczyłam, ale to... Na domówkach. To dobra, może trójki bym nie wypierdalał jednak? Zatańczyłeś. Wiesz co, odpada, bo to był taniec gimnastyczny z 7 na 8 klasę i aktualnie z tego nie zostało nic. No to nara. Co? Dobre żarty, że chuj. Wychuje z United, zajmowa się z Jerzym Milanowi. Znaczy ja nie wiem kurwa, bo to chyba właśnie lepiej kurwa, że zajebaliśmy, bo ten Zirgzi to kurwa miał w tym sezonie chyba w Serie A, nie wiem, 10 bramek kurwa. Wcale jakoś wybitny kurwa nie był w Bolonii w tym sezonie.
Dobra, jak... powiedz eliminację. Eliminację. Nie, no chyba miał trochę więcej. Chwila, aż sprawdzę. Ja chyba miał więcej. Ale no nie wiem, ja nie jestem przekonany tak szczerze co do tego. Dobra, powiem tak, lepiej Zirgzy niż nikt, ale kurwa... No dobra, pomyliłem się, miał 12 bramek. No a to niby w samym serialu, no nie wiem, no. Nie jestem przekonany co do tego. Tak, ale te dziwki teraz to sprawiać Moratę, a... Okej, okay. Ale Morata jest dobry ostatnio. Kurwa, on przecież tamten początek, ta, pierwszą połowę poprzedniego sezonu miał taką dojebaną. A za ile on ma przejść w ogóle ten Zirgzy? No to niestety, ale znowu będziemy musieli jedną z pań wyeliminować. I będzie to pani numer 4. I będzie to pani numer 4. Nieźle, same kurwa białych wypierdalają, rozumiesz? Get on your knees and na kolana i przepraszaj ją, na kolana i przepraszaj. Przepraszam, przepraszam, bardzo ładnie śpiewałaś, przepraszam. Dzięki. Przepraszam. Nic się nie stało, pa. Przepraszam. Niby odpadłam, ale w zasadzie to i tak mnie lepiej potraktował niż mój były, także spoko. Ej, oni się całują tam, co się dzieje? No! Oni się całują! Ej, stop, ty co wy tam robicie, co? Obgadujemy cię. No właśnie, tak chyba sobie myślę. Całują się, całują się. Naprawdę, ona, nie wiem, czy ona jest najebana, czy o co chodzi, ale strasznie dziwne, kurwa. Dobra, i teraz lecimy wyżej, czyli już twarz. Siema, siema. Okay. Wreszcie was widzę. Ty, ale jak twarz, kurwa? Przecież na tym polega ten format, że widzisz, kurwa, twarz dopiero po odpadnięciu albo po wygraniu, kurwa. To one maski powinny mieć przecież do chuja. Czy ona, ona nie wiem, wzięła se format i nawet nie wie, jak to zrobić, kurwa. Teraz, że idą nie wszystkie. Ej, powie, dobra, odsłońmy już wszystkie, odsłońmy wszystkie. Dobra, można odsłonić wszystkie już. Może odsłonić już wszystkie panie tutaj. Tak? Ej, to nie podejdź do nich i zrób ten dab to all of them, you know that, nick dab. No i zobaczymy, czy one dobrze ten... Ej, ja nie wiem, o co chodzi. To z rękoma, z, the, like, n***, wiesz, co nick, you know, jak się no, witasz. My brother. My brother, my nick, podejdź. A czemu to nie... A czemu tylko ten... A to przy... Ale o co kurwa znowu chodzi? Przecież ja też się witam tak z ziomkami, to o chuj chodzi? Ja nie wiem, ej, czuję się trochę kurwa... Nie wiem. Dziwnie się czuję, jak to oglądam. Dobra, dobra. To był taki mały test. Ej, zapytaj numer 3, czy potrafi smażyć kurczak smażony na głębokim oleju? Czy one w ogóle w trójkę? Czy potraficie usmażyć kurczaka? Tak. Potraficie? Da radę, no też no. Koniec, zapytaj się, czy one flirt zaliczają do zdrady. Czy według was flirtowanie to jest zdrada? Tak. Tak? Mhm. Okej. Okay. To ja tak samo, no. Dobra. Myślę, że też tak. Tylko... I co? I kurwa miałem rację. Roxana była najładniejsza, kurwa, z tych wszystkich. Gdzie ona była? No gdzie to ona? O. Jesteś starszy ode mnie. Starość, nie radość. Najładniejsza była ze wszystkich. I o kurwa wyjebała ta jego siostra jebana Lexi. Tak, tylko no nigdy nie byłam w związku, też ciężko mi powiedzieć. Dobra, to i zapytaj, czy któraś z nich potrafi wymienić jednego zawodnika Manchester United. Dobra. O kurwa! Co to za pytanie spinne? Następne pytanie, teraz lecimy. Ważne bardzo pytanie. Czy potraficie wymienić jednego piłkarza z Manchester United? Co kibicem United jest? Nie, no naprawdę, kurwa, ten jej brat, ten brat Lexi jest, kurwa, fajniejszy niż ta Lexi pierdolnięta. Oj. Roxana by pewnie umiała. Chyba kończymy na dziś. Dobra, i wróć, no. Dobra, i powiedz następne pytanie. Make me laugh. Make me laugh.
Chcesz mnie zaleciać? Nie, nie, proszę dziewczyny. Ale ja mam dwa żarty, ale one chyba nie są śmieszne. Pewnie jakieś rasistowskie? Nie. Jak się nasz... Przepraszam. Jak się nazywa? Nie mogę. To jest kurwa najgorsze. Ty powiedz, ja nie mogę. Z tym żywym? Tak. Możesz powiedzieć z warzywem, bo to jest cudowny żart. Jak się nazywa niejadalna część warzywa? Wózek inwalidzki. No kurde, i spaliłem to. Ja pierdolę. To nie mamy więcej żartów chyba. Tak, to... A skąd ty to widziałeś? Skąd ja wiem? No bo ja głównie żyję na TikToku. Dlatego. Ja mam żart, tylko ja nie wiem, czy wy to wstawicie, bo jest taki troszkę... No chyba nie to, niedobry. W razie w wytniem, ale jest, dawaj. Polak wyjechał na wakacje do Afryki. Oho! Dobrze, kurwa, revenge. Znaczy nie, znaczy to żart jest, kurwa, można żartować. Znalazł się na plaży, stwierdził, że musi skorzystać z toalety. Oczywiście udał się w krzaczki. Tam spotkał mieszkańca Afryki obok siebie, no i śkali obok siebie i ten patrzy na niego i mówi, a co ty masz wytatuowane na tym swoim, no? A on miał PL. No i on pyta, a co to znaczy, od czego to skrót? No to Polak postawił, a tam napis Poland. Postawił? Postawił, a tam napis Poland, się rozłożył napis, no nie? No i Afrykańczyk mówi... To kurwa nie słyszałem tego. I ty, no bo ja też mam w sumie tatuaż. I on ma skrót WTA. I mówi, dobra, no to ja też rozłożę i ci postawię. Rozkłada, a tam napis Welcome to Africa. Ja pierdolę. Dobra, to było śmieszne. Kurwa, abstrakcyjny żart, ale śmieszny. Nie może być, no nie? To inny opowiem, ale dobry, no nie? Dobry jest, zostaje. Jak moje rodzeństwo patrzy, to ogląda. No i dobrze, nie się nauczy nowego żartu. To i dawaj, eliminację. Dobra, teraz lecimy znowu eliminację. Więc jedna z nas dzisiaj odejdzie. Podejdź do nich, Toni, i przytul jedynkę i powiedz, niestety odpadasz. Dobra, jedynka, no. Przytul jedynkę to jest i powiedz, taki klincz. Toni, do no dobra. Na chuja na mecz tego brata. Niestety, ale to jesteś ty. Dzięki. Shake her hand or something. No szkoda, i tak był słabo ubrany. Witamy w finale, ostatni. Kogo by się na pewno kawił, nawet jakby z Rigzy nie przyszedł? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dlatego mówię, że to lepiej on niż nikt, ale... No nie wiem, zobaczymy. Jak to będzie, jestem bardzo ciekawy. Następnego sezonu w piłce nożnej, w sensie kurwa, tyle pytań jest i tylu rzeczy jestem ciekawy. Chyba dawno nie miałem tak, że aż tak czekałem na jakiś sezon. Nawet nie chodzi o United, tylko po prostu. Żeby kurwa, bardzo ciekawy jestem w wielu rzeczy. Nie dwie. Toni, zapytaj się, co wam się we mnie podoba. Co wam się podoba we mnie? Jako iż nie znam cię osobiście, no to z wyglądu, podobają mi się bardzo twoje włosy, masz fajne loczki. I do tego bardzo lubię taką urodę, że wiesz, taką egzotyczną, jakieś tam latynosi, mulaci, więc no, podoba mi się to, no. No to mi na pewno się podoba twoja karnacja. Super, przepiękna. Chciałabym być też taka opalona, no jeszcze mi daleko, ale opalam się, tylko jestem cała czerwona na razie. Podoba mi się stylowa na pewno, buty, no to chyba oczywiste. No. I powiedziałabym, że uśmiech. Czy nie wydaje ci się, żebyśmy wyglądali jak rodzeństwo? No możliwe, że trochę, ale nie, no ja się wyróżniam, mam rude włosy, no to jakie rodzeństwo? Dobra, dla mnie jest bardzo ważne, żeby kobieta umiała gotować. I czy wy umiecie gotować? No coś tam potrafię, w sensie no nie wiadomo jak super, cudownie, no ale gotować, no to potrafię, no. Ty? Jakieś afrykańskie dania mogę przyrządzić. Afrykańskie? No ale serio. Fufu? No, w sensie no moja mama robi w domu, dobre jest. Jem sobie, no. No ja chodziłam kiedyś na siłownię, więc umiem dobrze gotować. Myślę, że przez to, że ty trzymałam Michę, to zawsze posiłki z dużą ilością protein, jakiś kurczaczek, coś takiego, umiem gotować, tak jest. No to było git. Dobra, powiedz, żeby się odwróciły, Toni. Kogo byście wybrali z tej dwójki, tak szczerze? Bo ja nie wiem, kurwa, obie coś spoko wydają, tak szczerze. Obie sympatyczne. Ale i tak mi chrzestu wygramy chuj w to, no fajnie by było. Ja czekam na Real Borussię. Ta, no ja też właśnie, kurwa. No ale chuj, jestem ciekawy Mbappe w Realu Madryt.
Jestem ciekawy też Barcelony, jak tam Flick sobie poradzi. Borussii też jestem w kurwę ciekawy. No Ekstraklasy nie aż tak, chociaż też ciekawe, jak sobie Jagiellonia poradzi po tym, jak wygrali mistrzostwo. Interu jestem ciekawy, czy faktycznie Zieliński będzie w pierwszym składzie grał, bo zapowiada się na to, że jeżeli nie kupił innego pomocnika, no to chyba będzie wygrał, no bo wcześniej w poprzednim sezonie grał Calhanoglu, Mkhitaryan i Barella. No Mkhitaryan to już jest kurwa pierdolony emeryt, więc wątpię, żeby on grał. Ewentualnie Fratezi może grać, ale czy Fratezi będzie grał w pierwszym składzie, też bym raczej wątpił. Więc mi się wydaje, że Zieliński może być pierwszy skład i tego jestem ciekawy. Bayernu też jestem ciekawy, w chuj, bo ja jakoś kurwa, nie wiem kurwa, jakoś nie jestem co do tego kompanego przekonany, nie wiem, co w ogóle abstrakcyjny jest ten ruch. Mkhitaryan jest zajebisty, w sensie, że on miał dobry sezon, to wiadomo, ale no ja nie wierzę, że oni będą grać. On ma 30 kurwa 5 lat, więc ja nie wierzę, że on będzie grał cały sezon, nie? Jakby mi się wydaje, że w pierwszym będzie grał Zieliński, nie? Tak uważam, ale no nie wiem, zobaczymy. Prosił was, żebyście się obróciły. Zróbcie 360! Co? Nie zrobię! Ja pierniczę! Nie, odwróciły pleca, one myślą, że dupę miały pokazać. A, ja pierniczę! Nie, powiedz, że odwróci się do ściany! Macie się odwrócić do ściany. O. A, że tak być. To nie pokaż... Pokaż Toni, jeden czy dwa, którą dziewczynę odpulamy? Toni, którą? Okej. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Lexi Chaplin. Przyszła kurwa czpunka, w każdym jebana. Razie możecie się już odwrócić. Słuchajcie dziewczyny, mamy zwycięzcę. Zwycięzca został wybrany głównie przez Toniego, ale ja i Tina też uważamy, że to jest chyba najlepsza decyzja. A zwycięzcą dzisiejszego odcinka i dziewczyną Toniego na 2 minuty zostaje... Co na 2 minuty, co? Basia! Co jest? Jedynkę mamy Basia, gratulacje! Troszeczkę wy... Co? Wydaje mi się, że nie lubisz Toniego, ale... Toni! Jedynka miała wygrać! Co jest? Halo! Tina, wróć! Tina, chodź coś powiedzieć. Czekajcie sekundę. Która zostaje? Dobra, ja się przyznaję bez bicia. Ja pokazałem, że ty niestety odpadasz, ale Lexi... Wszystko jej wina. Ona no tak to ja wtedy leciałem dalej. Ja leciałem wtedy dalej. Aha. Ja leciałem po prostu dalej. Ja nie wiem, ona nie roz... Ona... Ja nie wiem. Nawet, dobra, nie chcę się gadać, jak szczerze. Nie chcę się gadać, kurwa. Ale wtedy było to flow. Okej. Basia, bardzo, bardzo. No i dlatego ja tego nie chciałem robić. To... Basia, to moja wina, ale zaszłaś bardzo daleko, bardzo daleko. Masz drugie miejsce. W zasadzie to nie miałam okazji oficjalnie odpaść i miło wspominam odcinek. To nie mega spoko, co prawda mogli się nie pomylić, ale było fajnie. Będę miło wspominać. Ty wyglądasz jak nasze rodzeństwo. No. Poczekajcie, stańcie razem, zobaczymy jak wy ten. Yo! To tyle w dzisiejszym odcinku. I love you guys so much. 3, 2, 1. Bye! Spierdalaj kurwa Lexi, dziwko. Ja nie wiem, ona jest nienormalna tak szczerze. Nie wiem, a Toni, no powiedzmy sobie szczerze, Toni wypadł fajnie. To się spoko się wydaje, ten ziomek. Spoko się wydaje. Ja myślałem, że to zjeb trochę wcześniej, ale się wydało spoko. Ale Lexi, kurwa, ona jakby naćpana była w tym filmie.